Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Prezydenci w Polsce znani są z dość kontrowersyjnych ułaskawień. Na przykład pan prezydent Andrzej Duda był uprzejmy ułaskawić swojego kolegę partyjnego, pana Mariusza Kamińskiego, prewencyjnie czyli zanim ten został prawomocnie skazany. Co wydaje mi się było precedensem na skalę światową i odbiło się bardzo szerokim echem, nie tylko wśród polityków, ale także wśród komentatorów. Pamiętam, że ja też nagrywałem na ten temat vloga i uważałem to za ostre kuriozum. Teraz, gdy wystarczy wpisać w Google nazwisko Kamiński i dodać do tego tak, afera. No to wiadomo, że pan prezydent Andrzej Duda tym właśnie ułaskawieniem no w mojej opinii zrobił sporą krzywdę narodowi polskiemu. Ale od strony memicznej, od strony komentatorskiej, od strony aferkowej, no teraz pan prezydent Andrzej Duda przeszedł sam siebie, albowiem ułaskawił dealerkę Narkotyków i z uzasadnienia dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy, które ja skwitowałbym takim oto zdaniem. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił dealerkę narkotyków, gdyż miała kredyt i go spłacała. A to wszystko w państwie, w którym premier jest byłym bankierem a państwo toleruje jakieś takie naprawdę dziwne wyskoki banków, jak na przykład kredyty we frankach, odwrócone, odwrócone opcje walutowe i ostatnio namawianie ludzi do brania kredytów pod kurek, gdy były bardzo niskie stopy procentowe i teraz ludzie nie bardzo wiedzą, jak te kredyty spłacać, bo niektórym rata już wzrosła dwukrotnie, a wiele wskazuje, że to dopiero Początek podwyżek i ten, ten problem z tymi ludźmi, którzy nie spłacają kredytów, za chwilę się stanie problemem nas wszystkich. Zobaczycie. Ale to jeszcze, drodzy Państwo, że. Ta dilerka, według uzasadnienia, naprawdę została uzasad... uzwol... ułaskawiona, bo miała kredyt w banku i go spłacała, to jeszcze mały Miki. Albowiem, jak się dobrze zna historię relacji yy, pana prezydenta Andrzeja Dudy z czasów, gdy jeszcze nie był prezydentem Andrzeją Dudą, tylko był zwykłym Andrzejem Dudą, pracującym u kogoś, to można odnieść wrażenie, że być może, szanowny pan prezydent Andrzej Duda, Ułaskawił również za, przez to, żeby zagrać na nosie byłemu pracodawcy, którego i to jest wiedza dość powszechna, serdecznie nienawidzi. A jest to człowiek z partii politycznej, która jest koalicjantem do partii politycznej, z której się wywodzi. Także, drodzy Państwo, robi się naprawdę zagmatwana historia, z którą. Powiem wam szczerze, że można by się nawet pośmiać, gdyby nie to, że żyjemy w kraju, w którym trafić do Pierdla jest naprawdę bardzo łatwo. I moim zdaniem w Pierdlu siedzi cała masa ludzi, którzy nigdy nie powinni tam trafić. Na przykład, dzięki ustawie, którą firmował kolega, na w zasadzie protegowany, pana Zbigniewa Ziobry, czyli prokuratora generalnego, pan Patryk Jaki. Można w Polsce pójść do pierdla za to, że chciało się wyrzucić kogoś ze swojego własnego mieszkania. Tak, ktoś ci wejdzie do twojego mieszkania i ci tam zamieszka, i już ty nie chcesz, żeby on tam mieszkał, bo na przykład, nie wiem, wszedł tam bez twojej zgody, albo na przykład ty mu je wynajmowałeś, ale on ci przestał płacić i przez pół roku nie chce się wyprowadzić, mimo że ci nie płaci. No i ty się wkurzysz i tego człowieka wyrzucisz. Do trzech lat pierdla tobie za to grozi, jeśli to Polak lub dowolny inny, lub człowiek dowolnej innej narodowości. Ale jeśli to jest Ukrainiec, to za sprawą ostatnich zmian 4,5. Za wyrzucenie dowolnej narodowości, w tym Polaka. Trzy lata pierdla, Ukraińca 4,5. No, takie mamy prawo w Polsce obowiązujące. Prawda, tutaj no, nie możemy tego w żaden sposób kwestionować, ponieważ wyzywają odbyciem ruskim agentem. Nie pamiętam, jak uzasadniono, dlaczego prawa Ukraińców w Polsce mają być bardziej chronione prawnie niż y, innych narodowości, w tym Polaków. Wiem też na przykład, że za zgwałcenie Ukrainki jest wyższa odpowiedzialność karna niż za zgwałcenie Polki. Mnie to tak mało interesuje, bo ja nikogo nie planuję nigdy zgwałcić. To z domu też mam nadzieję nie musieć nikogo nigdy wyrzucać, natomiast no, interesowałoby mnie, jak to kurde uzasadnili. A jakoś tak cicho o tym uzasadnieniu. Media się chyba bały spytać, a ja jestem za cienki w uszach, żeby ktokolwiek mi odpowiedział, ale wróćmy drodzy państwo do tej sytuacji, tak? W Polsce wyjątkowo łatwo trafić do pierdła. Na przykład za wyrzucenie kogoś ze swojego własnego mieszkania, albo na przykład za to, że napadło cię trzech dryblasów w parku i się jakimś cudem obroniłeś, ale no niestety zrobiłeś krzywdę napastnikom, którzy próbowali cię pobić, yy, obrabować i jeszcze trzech krzyczeli, że cię zabiją. No ale potem prokurator zaczął zadawać pytania. A nie mógł pan tak się bronić, żeby mu krzywdy nie robić? No i, sorry, przekroczenie obrony koniecznej idziesz siedzieć, bo napadli cię bandyci, a ty się złama się jeden tak broniłeś, że ich trochę uszkodziłeś. Przepraszam za ten wulgaryzm, ale ilekroć słyszę, jak bardzo. Są e, dla e, zwykłych ludzi, prokuratorzy, e, tacy bardzo ostrzy, a jednocześnie dla bandytów często bardzo, bardzo łagodni, to mnie po prostu krew zalewa. Także w Polsce jest bardzo łatwo trafić do pierdla, zwłaszcza jak jesteś uczciwym człowiekiem, który nie zrobił naprawdę nic złego i padł ofiarą systemu. No to i naprawdę cała masa takich ludzi. Garuje pod celom. A jednocześnie, proszę bardzo, mamy tutaj dealerkę narkotyków, która w dodatku dostała szansę, bo dostała tylko i wyłącznie zawiasy, ale na tych zawiasach zachowywała się w sposób, nazwijmy to, łagodnie taki, że, że jej te zawiasy odwieszono i poszła siedzieć, bo sobie no, robiła jaja z systemu że się tak wyrażę i proszę bardzo, no, 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 dostała ułaskowienie. A jak się człowiek wchodzi w szczegóły, to wtedy wychodzi, powiem <śmawiam> wam szczerze, no jeszcze mroczniej, dużo, dużo, dużo bardziej mrocznie. Także może sobie przeczytajmy. My artykuł źródłowy, i sobie na ten temat porozmawiajmy. Dogonajmy analizy krytycznej artykułu. O tym, że o ułaskawieniu pana Kamińskiego, to możecie sobie przeczytać w artykule z 2015 roku, do, 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 dokładnie 17 listopada. Z drogą zobaczcie, pan Duda został panem prezydentem Andrzeją Dudą właśnie w 2015 roku, jakoś koło wakacji. A proszę bardzo, listopad, czyli już na jesieni, już proszę bardzo, pan Kamiński został ułaskawiony. Dodajmy jeszcze raz, prewencyjnie, bo przed wyrokiem sądu drugiej instancji. E, tego artykułu nie będziemy czytać, jak ktoś ma ochotę, to go sobie odnajdzie i przeczyta. A drugi artykuł to już tutaj przeczytamy i poddamy analizie krytycznej. Pan Adam Zygiel, portal RMF 24. PL, czyli Radio RMF24, wydanie internetowe. Eee, pr, e, tytuł artykułu Andrzej Duda ułaskawił dilerkę. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą zbadać sprawę. Ciekawe, czy pana strusia pędzi wiatra, który tam ostatnio zasłynął jeżdżeniem na rowerze em, w stanie wygląda na to, że wskazującym na spożycie i to się w dodatku jeszcze nagrało, ojojoj, czy też pan prezydent też był ułaskawił. Może warto ale nie, przecież on, on jest posłem, to, to jemu nic nie zrobią, prawda? Nie takie, że nie za takie rzeczy nic nie robili, jak chodziło o polityków. Prezydent Andrzej Duda e, ułaskawił Paulinę P. Także pan prezydent na pewno nie będzie musiał pana pędzi wiatra ułaskawiać. Choć ja mam nadzieję, że wyborcy nie dadzą mu znowu mandatu y, poselskiego, żeby mógł przyjąć mandat od policji. Y Wybrańcy narodu od siedmiu boleści, boże drogi. E, prezydent Andrzej Duda ułaskawił Paulinę P, która handlowała narkotykami. Informuje fakt. Głowa państwa miała to zrobić wbrew. E, przepraszam, miała to zrobić ze względów humanitarnych, choć sprzeciwiał się temu prokurator generalny. I sąd rejonowy, który skazał kobietę. Posłowie koalicji obywatelskiej domagają się wyjaśnień. I tu już trzeba dodać pierwszej analizy krytycznej. Drodzy Państwo, prokurator generalny się sprzeciwiał. Tak, prokurator generalny. A wiecie, drodzy Państwo, kto jest prokuratorem generalnym w Polsce? Podpowiem: ten sam człowiek, który jest ministrem sprawiedliwości i jednocześnie szefem partii Solidarna Polska, taka. Trójca nieświęta polityczna. Jeden człowiek w trzech osobach. Ziobro Zbigniew. Ulubieniec, um, z, ulubieniec pana stonogi. E, no i teraz tak, drodzy państwo. Tajemnicą Poliszynela jest, że panowie się nienawidzą. Ale tak z, mocno i serdecznie, że się tak wyrażę. Mało kto wie, że ci panowie kiedyś razem pracowali. Konkretnie, pan. E, Andrzej Duda, jeszcze jak był zwykłym Andrzejem Dudą, nie wiem czy już wtedy był doktorem prawa, czy jeszcze tylko zwykłym magistrem, ale na pewno jeszcze nie był prezydentem. Pracował y, pod, znaczy dla y, pana, y, pana, y, pana Zbigniewa Ziobry, chyba w ministerstwie. I podobno, no, coś tam ptaszki ćwierkają, że się od tego czasu nie lubią. Więc. Teraz ptaszki znowu zaczynają ćwierkać, że być może sprzeciw pana Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego, Dlatego ułaskawienia to jeszcze zwiększył szansę tej pani Pauliny Pena bycie ułaskawionym, bo tak noska były pracownik, yy, byłemu pracodawcy chciał utrzeć, skoro teraz role się odwróciły i ten były pracownik, teraz jest najważniejszą osobą w państwie, pierwszy obywatel. Choć niektórzy mówią, że jak dżentelmen, to żona ważniejsza, ale już drodzy Państwo, nie wchodźmy, nie wściekłmy. E, ile w tym prawdy? Nie wiem, ale takie słuchy po mieście, że się tak wyrażę, chodzą. Gdyby to było aż tak małostkowe, no to wydaje mi się, że to by było straszne. Natomiast czytajmy jeszcze dalej, jeszcze dalej, drodzy Państwo, jak podaje fakt. 11 maja Andrzej Duda ułaskawił Paulinę P., która 4 lata temu została przyłapana na sprzedaży mefedronu. Jak ktoś wie, czym jest mefedron, to wie, że to nie jest taka substancja. To jest zła substancja, ludzie nie, nie zażywajcie tego. To, to, to nie dobra jest, no. Nie, 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 nie używajcie takiej rzeczy. Um -hmm. Wpadła podczas akcji Centralnego Biura Śledczego w Radomiu. Aresztowano także jej brata oraz ówczesnego partnera. Słuchajcie, skoro wpadła w łapance CBS-u, to to nie była jakaś taka zwykła płotka, która tam sobie stała pod, nie wiem, knajpą i, i coś tam dealowała, tylko musiała być jakaś taka troszeczkę większa, nie? Zwłaszcza, że jeszcze tutaj aresztowano także jej brata, ówczesnego partnera. No, pewnie to była jakaś taka większa szajka. Kobieta przyznała się do winy i została skazana w 2016 roku na karę dwóch lat więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania na pięć lat dożur kuratora oraz grzywnę. I teraz zobaczcie: za handel prochami dwa lata w zawiasach, a za wyrzucenie kogoś z własnego mieszkania można realnie pójść siedzieć własnego albo za. Skuteczną obronę przed bandytą w taki sposób, że się trochę tego bandytę. Te, um, pokiereszowało. Gdzie moim zdaniem, jak ktoś jest bandytą, to musi liczyć się z tym, że jak trafi na kozaka, który się da radę przed nim obronić, no to sorry, winetu. Nie, nie chcesz, by... Trzeba po prostu na ludzi nie napadać i tak dalej, prawda? Tak uważam. I system nie powinien dbać, moim zdaniem, o bandziorów, tylko powinien dbać o tych, którzy są przez tych bandziorów napadani. No, tak uważam. Takie życie. Jak, real, jak relacjonuje fakt, zaczęła się batalia... A, przepraszam, bo to jest jeszcze, to jest jeszcze, jeszcze mało, tu jeszcze trzeba lecieć dalej. Paulina P. lekceważyła kontakty z kuratorami... W 2020 roku złożono do Sądu Rejonowego Warszawa Wola. Yy, Warszawa Wola złożono wniosek o wykonanie kary dwóch lat więzienia za handel narkotykami. W 2021 roku sąd się przychylił do tego, czyli pani dilerka dostała wyjątkowo, wyjątkowo łagodny wyrok jak za dilerkę, i mimo wszystko nic sobie z tego nie robiła, lekceważyła kontakty z kuratorami, czy mówiąc, pokazała środkowy palec, Systemowi. W związku z tym system się wkurzył i stwierdzili, że jednak może by pani tą karę odwiesić. No i odwieszono. No i tutaj wkracza prezydent Andrzej Duda. Obrońcy Pauliny P proszą prezydenta o ułaskawienie. Jak relakcjonuje fakt, zaczęła się batalia o wstrzymanie wykonania kary w kwietniu 2021 ten sąd odroczył karę więzienia o pół roku. Uzasadniając, że powinna zorganizować dzieciom opiekę na czas odbycia kary. Obrońcy Pauliny P wskazywali, że jej partner, dziś mąż, Paweł K., też ma do odbycia karę więzienia za handel narkotykami. Jeśli oboje pójdą do więzienia, dzieci stracą opiekę. Niezła rodzinka. Nie. On dilerka, ona dilerka, on z wyrokiem, ona z wyrokiem. Czyli co jak masz dzieci i jedno i drugie idzie siedzieć, to, to, to nie ma problemu? To znaczy to tak, inaczej, jak oboje popełniają przestępstwo, od, od, oboje mają wyrok, to znaczy, że jedno ma nie iść siedzieć, bo, bo, bo kto zostanie z dziećmi? Ja przypomnę, że w Polsce na YouTubie jest taki pan, ja nie będę wymieniał jego nazwiska, bo może on sobie tego nie życzy. Wiadomo, może yy, może sobie nie życzyć, Choć, ale on to mówił publicznie, on to mówił publicznie, to jest YouTuber. I on opowiadał taką historię. Ja to powtarzam za tym, co on mówił: że władowali mu się do domu, i jego i żonę zabrali do aresztu. I tam nie udowodniono mu żadnej k winy. Nie miał wyroku, tylko postawili mu zarzuty i zaczęto go trzymać w areszcie śledczym. I żonę też. I dzieciaki nikogo nie obchodziło, co się stanie z dzieciakami. Tam dzieciaki bodajże do jakiegoś domu, pomocy społecznej, coś takiego trafiły. I dopiero potem, w drugiej instancji, uchylono dla niego areszt. No tam, jak ładnych parę dni spędził w tym areszcie, bez wyroku. I sąd pierwszej instancji orzekł ten areszt, sąd drugiej instancji dopiero ten areszt uchylił. Rozumiecie? I nie był za nic skazany. Biorąc pod uwagę, że to już było kilka lat temu, i on od tej pory cały czas na tym YouTubie jest i nadaje, i chyba nawet żonę wciągnął w ten internetowy biznes i, i ona też tam chyba nadaje, no to wydaje mi się, że nie został skazany, tylko raczej został uniewinniony. Albo nawet jak go skazano, jako tam nie śledzę. Ale nawet jak go skazano, to nie dostał pierdla, tylko nie wiem, jakąś tam grzywne czy coś. I tu nikogo nie obchodziło, co się stanie z dziećmi, mimo że facet nie miał wyroku i babeczka też nie miała wyroku. A tu? A tu jest sobie sytuacja, w której pani dilowała, pani została skazana, sąd był wyjątkowo łaskawy, dał zawiasy, pani miała gdzieś kuratora, sąd odwiesił i tłumaczenie. No bo mężuś też też, te, też, te, też dostał wyrok, nie? Wiecie, ja pamiętam takie sytuacje, gdzie w Polsce odbierano ludziom dzieci, bo była bieda w domu. Bieda w domu była. I to dla pomocy społecznej był powód, żeby odebrać ludziom dzieci. A tu jest rodzina. Ważę słowa, żeby mnie, żeby mnie że jakieś tam spotkały za to konsekwencje, ale no powiedzmy nie... nie nie jest, to, nie jest to rodzina wzorowa, skoro tata z wyrokiem, mama z wyrokiem i tutaj to ma być, nie wiem, i tutaj dzieci nie trzeba zabrać. Ja nie mówię, że trzeba je zabrać, ale pokazuję, jakie są dysproporcje. Z jednej strony bieda w domu, no to trzeba zabrać dzieci. Z drugiej strony, no, środowisko kryminalne, że się tak wyrażę, nie, nie ma problemu, to po prostu nie, musi, nie możemy matki zamknąć. Lecimy dalej. <słuch> W tym czasie adwokaci kobiety postanowili zwrócić się do prezydenta o łaskę. W maju 2021 roku złożyli wniosek prośbę uzasadnili m.in. Dużym kredytem, dużym, kredytem dużym kredytem kobiety wskazywali, że jak pójdzie do więzienia, to straci pracę i nie będzie w stanie spłacać zobowiązań. Z dalszej części tego artykułu dowiadujemy się, że. Na razie te zobowiązania spłaca regularnie. Czyli argument, żeby ją ułaskawić. Ma kredyt i spłaca raty. Kurde. Czy rozumiem, że zanim coś złego zrobię, to muszę wziąć kredyta? Fakt podaje, że dotarł do odręcznej adnotacji, znajdującej się w dokumentach. Na wniosku o ułaskawieniu miała znajdować Miał znajdować się wpis SP, dyrektorze, czyli szanowny panie dyrektorze, proszę o wszczęcie z urzędu z opisem sprawy. Podpisano MPY. Czajcie? Wszczęcie z urzędu, czyli że pan prezydent sam się tą sprawą zajmuje, tak po prostu, z urzędu. I informacja, że proszę wszczęć z urzędu, znajdowała się na wniosku. Drodzy państwo, jeśli był wniosek, no to na wniosek. A z urzędu to sam z siebie. Bardzo dziwna sprawa. Bardzo dziwna. Wiecie, to jest trochę tak, jakby, nie wiem, na donosie, nie wiem, ktoś donosi do kogoś, nie wiem, donosi, i, i na tym donosie, instytucja, do której do, jest donos, pisze sobie: Proszę to zacząć z urzędu. Nie wiem, ktoś dzwoni na policję i donosi na sąsiada, że tam sąsiad, nie wiem, bądźmy dalej w temacie, gotuje amfę, nie? Czy co tam się gotuje, bo ja tam się nie bardzo znam. No, produkuje prochy. A potem na tym donosie prokuratora robi adnotację, proszę wszcząć sprawę z urzędu. Tak udaje, że nie było tego donosu. Tak samo tutaj z jakiegoś powodu udawali, że nie było tego wniosku. Dziwne, bardzo dziwne. Ja tego nie rozumiem. Dziennikarze faktu podają... Że nie wiadomo, do kogo był adresowany komunikat. Pewne jest jednak, że prezydent podjął tą sprawę właśnie z urzędu. To znaczy, że sam zainicjował postępowanie w wydaniu prawa łaski, podkreślają. Prezydent miał na uwadze względy humanitarne. Ułaskawieniu sprzeciwiali się zarówno Sąd Rejonowy, który skazał kobietę, jak i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były szef pana prezydenta Dudy, gdy ten jeszcze nie był prezydentem. Prezydent jednak, prezydent jednak 11 maja zastosował prawo przez warunkowe zawieszenie wykonania kary dwóch lat więzienia na okres dwóch lat z ustanowieniem kuratora. W uzasadnieniu kancelaria podkreśliła, że prezydent miał na uwadze względy humanitarne, z powodu których orzeczona kara jawiła się jako nadmiernie surowa. Chodziło o trudną sytuację rodzinną. Podkreśla także, że kobieta prowadzi ustabilizowany tryb życia i wywiązuje się z obowiązków finansowych, a także wyraziła skruchę. Czyli spłaca raty fakt wskazuje, że w mediach społecznościowych nic nie wskazuje na trudną sytuację kobiety. Pozuje na celebrytkę i chwali się wystawnym życiem. Powiem też szczerze, że co prawda nie w moim typie, ale no znam takich, którym mogłaby się podobać. Taka dość wyzywająca pani. Nie w moim typie, ale no nie będę mówił w czym typie. No. Są tacy w polityce, w których typie. Ale nic nie sugeruje, broń Boże. Gdy zerwała się z radaru kuratorowi, nie, nie stroniła od podróży. Jeździli autem wartym kilkaset tysięcy złotych. Są drogą ciekawe, skąd je mieli. I chwali się wielkim domem napisali dziennikarze. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą zbadać sprawę. Sprawą zainteresowali się posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oraz Michał Szczerba. Dobra, drodzy państwo, to już tych posłów Koalicji Obywatelskiej już sobie darujemy. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo proszę łapkę w górę, komentarz i udostępnienie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!